Every night is like a daze. But oh, I'm feeling brazy. As an hour I'm running late. Let's wait just one more day. I know I'm running away from moments. What am I becoming? I guess something's broken. Do szkoły? Nie chcę. Nie chce się? Trzeba wstać. Lilusiu, wstajemy. Chodź. Myślisz, że wracasz do szkoły, do koleżanek? Tak. Tak? Myślisz, że się stęskniły za tobą? No. Ciekawa jesteś, co robiły w ferie? No. I kochani, wyciągnęłam z piekarnika właśnie dwa bochenki chleba. Popękały mi trochę, jak widzicie, ale nie przejmuję się dlatego, że wiem dlaczego. Przede wszystkim to jest młody zakwas. On powinien mieć około 7 dni, ja piekłam po 5. Jest zima, już tak w domu ciężko jest znaleźć miejsce, gdzie jest zaciemnione. I miejsce, w którym jest na tyle ciepło, żeby ten zakwas super pracował. Więc tak. Jak wczoraj wstawiłam blaszki do piekarnika wieczorem, żeby ciasto mi wyrosło, to ten bochenek przykryłam folią i rano on wyrósł dużo lepiej niż ten, który był nieprzykryty. Czyli też kolejny przykład na to, że chleb miał niezbyt ciepło, mimo tego, że był w piekarniku. Podczas pieczenia podlewałam oczywiście wodą, także myślę, że powinno być wszystko ok. I też zobaczcie, że ten lepiej wyrósł niż ten. Także trzeba po prostu przykrywać. Myślę, że ten mój zakwas jeszcze ze dwa razy dokarmię i kolejny chleb wyjdzie jeszcze lepszy. Ale i tak wydaje mi się, że jak na chleb ze swojego zakwasu od podstaw zrobiony, to wygląda całkiem nieźle. No i zaczynam robić dziewczyną lunchboxy do szkoły. Włączę sobie zaraz coś do oglądania w międzyczasie. I naszykuję im jedzenie. W międzyczasie zapakowałam dziewczynom worki już czyste, nowe stroje na WF. Każda musi mieć buty, skarpetki, krótkie spodenki, białą koszulkę i dres na długi rękaw typu bluzę z kapturem na przykład czy bez. I do tego spodnie dresowe. Takie zestawy mają już dziewczynki naszykowane. A tam Lilusia już pakuje sobie książki, jak widzicie. Wybrałam też Lili plecak, bo on jest biały i wiadomo, jak biały, no to się szybciutko brudzi. A Matysia nam się tu jeszcze ubiera, szykuje i co? Zaraz będziesz fryzurę pewnie robiła. Ząbki trzeba umyć, tak? Wszystko już prawie ogarnięte, ale tak w biegu. Jeszcze sobie wyciągnęłam ze zmywarki, posprzątałam z lewej, wiecie, na blatach. I jeszcze z tym chlebem rano walczyłam, a teraz szybciutko muszę się umalować. O kurde, ale prysnęłam. Nałożymy bazę, wcześniej użyłam takiego nawilżającego, to nie jest krem, ale taką mgiełkę nawilżającą z witaminami zamiast kremu. I teraz bazę, bo to będzie szybki makijaż. Wiecie, rano jak trzeba zawieźć dziewczynki, to wszystko będzie się działo w tempie błyskawicznym. Muszę też wrócić, wydrukować pismo. Chcę zapisać dziewczyny na Dance Club. No, także mam trochę rzeczy do zrobienia. Ten chleb jeszcze Wam dodam. Był robiony z siemieniem lnianym. Z dodatkiem siemienia lnianego. I powiem Wam, że siemię robi coś takiego, że chleb jest mokry. A że on jeszcze, ten zakwas był młody, to taki się zrobił bardzo mokry, czego ja troszkę nie lubię i zapomniałam o tym właśnie, że to młody zakwas nie zawsze może dawać aż tak radę z chlebem. Jeśli macie młody zakwas, to jest moja rada, sami go zrobicie. Ja oczywiście, jak mi napiszecie w komentarzach, to ja Wam wszystko powiem, jak ja to robiłam. Jak zobaczę, że jesteście zainteresowani i powiem Wam, że wtedy do pierwszego chleba, jak zakwas jest młody, fajnie jest dodać za pierwszym razem odrobinę drożdży. Mi się wydaje, że to robi robotę. Ja tego nie zrobiłam, ale i tak jest całkiem. Wszystko się, wiecie, jeszcze dokarmimy parę razy taki zakwas i on będzie świetny. Im dłużej mamy zakwas, tym on jest lepszy, mocniejszy, mniej go trzeba dodawać do samego chleba. Ja jestem jeszcze ciekawa, jak chleb smaku, bo dosyć dużo dałam tego zakwasu. Wprawdzie on jest młody, ale jestem ciekawa, czy nie będzie kwaskowaty po prostu.
za bardzo. I tak sobie widzicie, z wami jeszcze tu ucinam pogawędkę. Dziewczynki, wy już jesteście gotowe? Tak. Matysiu, daj mi do podpisania, co czytałaś w ferie. Zawsze ten pierwszy dzień w szkole po jakichś feriach, to powiem wam, że tak się dziwnie czuję, tak mi się trochę, może nie przykrzy za dziewczynkami, bo mam dużo, wiecie, teraz do poogarniania takich rzeczy, których nie mogę robić, jak one są w domu, albo po prostu wolę ten czas poświęcić im, ale generalnie jest tak pusto, cicho. No, powiem wam, że niezbyt fajnie. Ja zabieram się właśnie za mielenie mięsa. Wszystko już sobie naszykowałam do kotlecików mielonych. Chcę zrobić takie pyszne, domowe kotlety mielone, tylko ziemniaczki i albo buraczki, albo surówka z buraków z Polski, albo jeszcze wymyślę jakąś inną surówkę, zobaczę. W każdym bądź razie będą mielone i ten obiadek planuję na 2 dni. Muszę w ogóle przyczepić, widzicie, do aparatu tą nóżkę. Staram się namoczyć jakąś bułkę, jaką mam w domu i wiecie, nie daję suchej bułki tartej do kotletów mielonych. Według mnie najlepiej smakują, jak właśnie zmielimy jakąś łopatkę, karkówkę i sami mamy namoczoną bułkę. W wodzie odsączamy ją, też ją przepuszczę przez maszynkę. Tak według mnie najfajniej smakują mielone, naprawdę są wtedy takie, wiecie, miękkie, niezbite, pyszne. Przyjechałam po dziewczynki pod szkołę niedaleko i powiem wam, że strasznie się rozpadało. Super. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Właśnie się zbieramy. Artur z Lilą, z Łukaszem są w samochodzie, my już z Matysią wychodzimy i jedziemy pochodzić troszeczkę po sklepach, zobaczyć, co tam ciekawego jest. Jest sobota, chcieliśmy jechać do parku, ale niestety leje, jest okropna pogoda, więc po prostu pochodzimy, chociaż wiecie, po jakimś dużym sklepie. Lepsze to niż siedzenie w domu. A na basen się nie wybieramy, bo wiecie, teraz przeziębienia itp. itd., więc odpuszczamy. Jak tam? Dobrze. Lila, mam do ciebie pytanie. Pytanie jest następujące. Powiedz mi, Lilusiu, tylko nikt Lili nie podpowiada, szczególnie osoba, która siedzi po jej lewej stronie. Co to jest Lila ciąża? W ciąża. W ciąża? Nie w ciąża, tylko ciąża. Czy mówisz w ciąża, czy w ciąża? To co chcesz, kochanie, to powiedz mi, co to jest ciąża. Jakby w ciąży? No, mów, co to może znaczyć? Czy ma jest pregnant? No. Czy będziesz miała ciuciuś? No. Jak myślisz, ile trwa taka ciąża? Mówisz do mnie dobrze. W ciąża. Powiesz, no. Ile może trwać taka ciąża? Wiesz? Długo. Długo, no, ale jak myślisz, ile? Rok, 2 lata, 3? 1 lat. Aha, 1 rok.
12. Lila, ty przyszłaś pograć w gry? O, Matysia widzę. A tu gramy. Maty, ty już widzę laptopi, gierki. Nie, możecie zobaczyć, jak wygląda takie stanowisko. I chłopaki tam. Przyszliśmy trochę pochodzić po sklepie z elektroniką. Matysia tu, jak widzicie, sobie zasiada. Chłopaki tu już w ogóle są mega podekscytowani. Patrzyliśmy na aparaty, patrzyliśmy na telewizory nowe. Wiecie, lubimy czasem pochodzić, popatrzeć na jakieś takie nowinki elektroniki i w ogóle. Ja jeszcze pójdę zobaczyć wtyczne do kawy, jakie są nowe. Zawsze tak fajnie sobie, wiecie, pochodzić, no nie? A na dworze cały czas plucha, pada, więc tym bardziej miło jest pochodzić. No, wielkie. Bo pewnie ma dużą obsługę, możesz wiele robić. To jest laptop do grania. Są takie stoiska gaming. 50 lila, nie 5. No. Turu, tu, tu, tu. A tam jest fajnie. Tam jest ładnie. Piękne ma te światełka. Kolory takie. Fajne, no. Tak. A czy jak nie będą świetne, jedziemy? Nie pieścimy się, mówię. Jedziemy za tą jasną. Czy zabierzemy prezenty? No. Nie. Pokaż. A ciekawe, no. Dzisiaj? No. Dużo ludzi, co? No. Tyle jest, kochani, ludzi dzisiaj w sklepach. Normalnie jakby był grudzień, to taki, wiecie, już grudzień, w którym ludzie wybierają prezenty, no nie? Chłopaki teraz poszli do sklepu, zaraz wam powiem jakiego. Mankind. I tam są takie super rzeczy dla chłopców. A w ogóle to, co się dzieje, to mówię wam, że jest masakra. Zobaczcie, ile cały czas się kręci ludzi. Zbieramy się zaraz na jakąś kawę. O, jakiś mam brudny aparat, widzę. I co? Kupiłam sobie plecak. Właściwie to Arduś mi kupił i kupiliśmy Lili buty do szkoły, bo jej się zepsuły kolejne. My to mam wrażenie, że w tych vlogach kupujemy tylko buty. Fajny? Dobra, chodźcie. Łukasz zamówił sobie właśnie małego burgera. Bardzo małego. To jest taki angielski burger. On ma beef, on ma sałatę, on ma cheese, on ma bleh. Czekaj. Dziewczyny, przyszło wasze jedzenie? O, Lila kukurydzę, widzę, ma. A Matysia burgera? No to jest taka jedna przy... Pani, zamówiłam sobie małą kanapkę, a zobaczcie moją rękę, jaką mam. Będziesz jadł to 3 dni. Kochani, czy wiecie, ale Matysia to jest największy łasuł w naszej całej rodzinie, wszerz i wzdłuż. Lila też ma deser, ale chcę zapytać się, Matysiu, co czujesz jedząc ten pyszny deser? Co czujesz jedząc ten pyszny deser? Co o nim myślisz? Czuję się, jakbym była w siódmym niebie. Jesteśmy po obiedzie i powiem wam, kochani, że ja umieram. Widzieliście moją kanapkę? Pokażę wam, ile z tej kanapki zabieram z powrotem do domu. Po prostu załatwił mnie ten obiad. Ale muszę wam powiedzieć to, bo pewnie wszyscy się zastanawiacie, czy Łukasz zjadł swojego burgera. Łukasz zjadł swojego burgera i co je dalej? Jeszcze deserek. Jeszcze deserek, a burgera. Także powiem wam, że Łukasz w ogóle będzie startował niedługo w zawodach. Kto zje większą ilość burgerów? Jak ktoś się chce z Łukaszem zmierzyć, no pewnie. Matysia, to byś się zmierzył. Jaka ty jesteś czysta, skarbuniu? O, Łukasz się. Kochani, tak wyglądają dziewczynki po deserach i obiedzie. Pierwszy raz od 3 lat dały radę zjeść cały obiad wielki w pubie plus deser. Zjadłam deser i wyprzedziłam Łukasza deser. I jeszcze Łukasza deser. Ale nie jadłaś wcześniej dania plus deser bardzo dawno. O, Lila pada.